Zaczęło się 24 lata temu, od otwarcia małego sklepu rowerowego w Przesnyszu. Dziś Zbigniew Sosnowski i jego firma Cross jest jednym z największych producentów rowerów w Europie. Na koncie ma kilkadziesiąt milionów złotych. Wcześniej pracował jako mechanik samochodowy, ale nie bawiła go ta praca. Aż przyszedł koniec lat 90. i czas na zmiany. Rynek zaczyna się uwalniać. Zrozumiałem, że to moje 5 minut. Trzeba było tylko podjąć decyzję, w którym kierunku iść. Wiedziałem, że cokolwiek wybiorę, to po to, aby się rozwijać i stać się producentem, mówił Sosnowski w rozmowie z Gazetą Wyborczą. W Niemczech, gdzie miał rodzinę, zauważył rosnącą popularność jazdy na rowerze i pomyślał, że ta moda w końcu przyjdzie i do Polski. Postanowił, że wszystkie oszczędności przeznaczy na zakup 30 rowerów marki Romet i tak założył swój pierwszy sklep. Sukces przyszedł szybciej niż się spodziewał. Pierwszą partię rowerów sprzedał w ciągu kilku dni. Już po roku prowadził hurtownię Rometu, zaopatrującą inne, mniejsze sklepy w produkty. Zaraz potem wziął kredyt i zbudował magazyny. Przestała mu się jednak podobać filozofia Rometu jako firmy, rozwiązał z nią umowę i zaczął sam sprowadzać części do rowerów oraz składać we własnej fabryce. W połowie lat 90. Cross był już potęgą i z największego odbiorcy Rometu stał się jego największą konkurencją. Gdy w 1997 roku Romet upadł, Zbigniew Sosnowski nie spoczął na laurach i dalej rozwijał firmę. Krokiem milowym były lata 2004-2006, gdy Cross realizował umowę dostarczania rowerów do sieci sklepów sportowych Decathlon. Produkował wtedy nawet ćwierć miliona sztuk rocznie. Gdy ta współpraca przestała się opłacać, Sosnowski zerwał umowę i musiał zwolnić 400 osób, ale dzięki temu firma nie upadła. Wręcz przeciwnie, znowu stanęła na nogi. Dziś ma około 20% polskiego rynku. Znaczną część swych produktów eksportuje także za granicę. Sam Zbigniew Sosnowski nie jest rozrzutny, żyje skromnie i stara się nie przepracowywać tak jak dawniej. Uważam, że powinniśmy się skupić na budowie i rozwoju firmy i jak najmniej konsumować. Pieniądze są potrzebne do tego, żeby zrobić coś większego, mówił w zeszłym roku w Gazecie Wyborczej. Jego oczkiem w głowie jest drużyna Cross Racing Team, startująca w kolarskich maratonach na całym świecie. Należy do niej m.in. najpopularniejsza polska kolarka Anna Szafraniec.